Artykuł drugi. W pełni czasów. Wydarzenie modlitwy zostało nam w pełni objawione w Słowie, które stało się ciałem i pozostaje z nami. Starać się zrozumieć Jego modlitwę, o której mówią nam Jego świadkowie w Ewangelii, to znaczy zbliżać się do Pana Jezusa, świętego, jak do płonącego krzewu. Najpierw kontemplować Jego samego na modlitwie, następnie słuchać, w jaki sposób uczy nas modlić się, by w końcu poznać, jak wysłuchuje On naszej modlitwy. Jezus się modli. Syn Boży, który stał się synem dziewicy, nauczył się modlić także według swego ludzkiego serca. Nauczył się formuł modlitwy od swej matki, która zachowywała wszystkie wielkie sprawy Wszechmogącego i rozważała je w swoim sercu. Modlił się słowami i hymnami swojego ludu w synagodze w Nazarecie i w świątyni. Jego modlitwa wypływa jednak z innego, tajemniczego źródła, jak sam o tym mówi w wieku lat 12. Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca. Tu zaczyna objawiać się nowość modlitwy w pełni czasów. Modlitwa synowska, jakiej Ojciec oczekiwał od swoich dzieci, zaczyna być wreszcie wprowadzana w życie przez samego jedynego Syna, w Jego człowieczeństwie z ludźmi i dla ludzi. Ewangelia według świętego Łukasza podkreśla działanie Ducha Świętego oraz znaczenie modlitwy w posłudze Chrystusa. Jezus modli się przed decydującymi chwilami swojego posłania, przed tym jak Ojciec zaświadczył o nim podczas Jego chrztu i przemienienia, przed wypełnieniem przez swoją mękę zamysłu miłości Ojca. Modli się również przed decydującymi chwilami, które zapoczątkują posłanie Jego apostołów, przed wyborem i powołaniem 12, przed tym jak Piotr wyzna Go jako Mesjasza Bożego i modli się, aby wiara głowy apostołów nie ustała w czasie kuszenia. Modlitwa Jezusa przed zbawczymi wydarzeniami, których wypełnienie zleca Mu Ojciec, jest pokornym i ufnym powierzeniem się Jego ludzkiej woli, pełnej miłości woli Ojca. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się. Czyż to nie z kontemplacji modlącego się nauczyciela rodzi się w uczniu Chrystusa pragnienie modlitwy? Może więc nauczyć się jej od nauczyciela modlitwy. Właśnie kontemplując i słuchając Syna, dzieci uczą się modlić do Ojca. Jezus często usuwa się w ustronne miejsce, w samotność, na górę, najchętniej nocą, aby się modlić. W swojej modlitwie niesie On ludzi, ponieważ już w swoim wcieleniu w pełni przyjmuje człowieczeństwo, a ofiarując siebie samego, ofiaruje ludzi Ojcu. On, Słowo, które przyjęło ciało, w swojej ludzkiej modlitwie uczestniczy w tym wszystkim, co przeżywają Jego bracia. Współcierpi z ich słabościami, aby ich z nich wyzwolić. Ojciec posłał Go właśnie w tym celu. Jego słowa i dzieła są zatem widzialnym przejawem Jego modlitwy w ukryciu. Ewangeliści zachowali dwie wyraźne sformułowane modlitwy Chrystusa z okresu Jego działalności. Każda z nich zaczyna się dziękczynieniem. W pierwszej Jezus wysławia Ojca, dziękuje Mu i błogosławi Go za to, że ukrył tajemnicę Królestwa przed tymi, którzy uważają się za mądrych, a objawił je prostaczkom, ubogim z błogosławieństw. Wzruszenie Jezusa, tak Ojcze, wyraża głębię Jego serca, Jego przylgnięcie do tego, co podobało się Ojcu, jak echo fiat Jego matki podczas Jego poczęcia i jak zapowiedź tego, co sam powie Ojcu w godzinie swojej agonii. Cała modlitwa Jezusa zawiera się w tym miłującym przylgnięciu Jego ludzkiego serca do tajemnicy woli Ojca. Druga modlitwa została przytoczona przez świętego Jana przed opowiedzeniem o wskrzeszeniu Łazarza. Wydarzenie to jest poprzedzone dziękczynieniem. Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał, co zakłada, że Ojciec zawsze wysłuchuje Jego prośby. Jezus natomiast dodaje: ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz. Z czego wynika, że ze swej strony Jezus stale prosi. Tak więc modlitwa Jezusa kierowana dziękczynieniem objawia nam, w jaki sposób należy prosić. Przed otrzymaniem daru Jezus przylgnął do tego, który daje i który daje siebie w swoich darach. Dawca jest cenniejszy niż udzielony dar.
On jest skarbem, a w nim jest serce Jego Syna. Dar jest udzielany jako dodatek. Modlitwa arcykapłańska Jezusa zajmuje wyjątkowe miejsce w ekonomii zbawienia. Zastanowimy się nad nią w końcowej części działu pierwszego. Objawia ona rzeczywiście zawsze aktualną modlitwę naszego arcykapłana, a jednocześnie zawiera to, czego on uczy nas w modlitwie do naszego Ojca, którą szerzej omówimy w dziale drugim. Gdy nadeszła godzina, w której Jezus wypełnia zamysł miłości Ojca, pozwala on dostrzec niezmierzoną głębię swojej synowskiej modlitwy. I to nie tylko przed dobrowolnym ofiarowaniem się Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie, lecz aż do swoich ostatnich słów na krzyżu, gdzie modlitwa i oddanie się stanowią całkowicie jedno. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. Niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja. Pragnę. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wykonało się. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego, aż do owego donośnego wołania, z którym umiera, oddając ducha. W to wołanie Słowa Wcielonego zostały włączone wszystkie lęki ludzkości wszystkich czasów, zniewolonej przez grzech i śmierć, wszystkie prośby i akty wstawiennictwa w historii zbawienia. Ojciec je przyjmuje i ponad wszelkie oczekiwania wysłuchuje, wskrzeszając swojego Syna. W ten sposób wypełnia się i zostaje uwieńczone wydarzenie modlitwy w ekonomii stworzenia i zbawienia. Psalterz daje nam do niej klucz w Chrystusie. W dzisiaj zmartwychwstania Ojciec mówi: Tyś Synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi. List do Hebrajczyków w dramatycznych słowach wyraża, w jaki sposób modlitwa Jezusa sprawia zwycięstwo zbawienia. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. To takie oczywiste zdanie. Jezus się modli. A tyle możemy się od Niego nauczyć. Patrząc na Jego modlitwę, kontemplując Jego modlącego się, słuchając Jego słów, rozpoznając Jego relacje z Ojcem. Czego dzisiaj nauczę się od Jezusa, który się modli? Tego, że robi to zawsze, tego, że robi to przed decydującymi momentami, tego, że jest to modlitwa pełna dziękczynienia, pełna zaufania, pełna przekonania, że Ojciec wysłuchuje, tego, że jest to modlitwa czasami samotna, czasami wymagająca tego, żeby się gdzieś przenieść, żeby wejść na górę. Co dzisiaj chcę wziąć z modlitwy Jezusa? I kolejna sprawa, czy naprawdę wierzę w to, że w wołaniu Chrystusa, w Jego dziele zbawczym, a zwłaszcza w tym, co wydarzyło się na krzyżu, zostały włączone wszystkie nasze lęki, wszystkie nasze modlitwy, wszystkie nasze prośby, wszystko, cokolwiek wypowiedziałam i wypowiem w stronę Boga. Czy i ja zechcę dziś przylgnąć do Boga tak, jak to robił Chrystus? Czy sobie na to pozwolę?